Trądzik młodzieńczy jest to choroba dotycząca ujścia gruczołów łojowych i mieszka włosowego. Przyczyną główną jest rogowadzenie ujść gruczołów łojowych, co powoduje powstawanie początkowo zaskórników, a następnie zapalnych zmian grudek, krostek, torbieli, cyst. Trądzik młodzieńczy dotyczy głównie osób w wieku od 16 do 18 roku życia. 85% nastolatków w tym wieku cierpi na trądzik. Przeważnie około 25 roku życia trądzik samoistnie ustępuje. Natomiast u kobiet często dochodzi do dłuższego występowania trądzika i bardziej uporczywej formy choroby. Po pierwsze, jest pewna genetyczna skłonność do obciążenia trądzikiem, czyli jeżeli w rodzinie występuje trądzik, prawdopodobieństwo, że dzieci będą miały trądzik, jest większe. Dodatkowo ważnym czynnikiem są endogenne, czyli pochodzące od wewnątrz, czyli produkowane wewnątrz organizmu, i egzogenne, czyli dostarczane z zewnątrz, hormony androgenowe. Dodatkowo czynnikiem prowokującym trądzik są bakterie występujące na skórze, tak zwane P. acne, czyli Propionibacterium, które są dobrze widoczne na przykład przy zaświeceniu lampą Wooda, taką lampą, która pokazuje nam świecenie przez te bakterie. Innymi przyczynami trądzika to jest odpowiedź naszego układu immunologicznego na stan zapalny. Ta odpowiedź jest u osób, które są skłonne do trądzika, bardzo nasilona i występują większe zmiany zapalne, niż by to wynikało z nasilenia trądzika. Dodatkowo dochodzi do okluzji i zamykania ujść gruczołów łojowych przy mieszkach włosowych. Trądzik przebiega w formie zaostrzeń i lekkiej poprawy. Te zaostrzenia prawdopodobnie prowokowane są przez różne czynniki, na przykład u kobiet często zespół policystycznych jajników, czyli zaburzenie budowy jajnika i związane z tym niewielkie zaburzenia hormonalne. Może być zaostrzany trądzik przez niektóre leki, na przykład sterydy. To jest taki standardowy przykład. Sterydy przyjmowane w celach leczniczych lub w celach niedozwolonego wspomagania. Hormony, leki przeciwpadaczkowe. Dodatkowo kosmetyki o ciężkiej konsystencji, mocne podkłady mogą prowokować zaostrzenia trądzika, jak również wilgotny, ciepły klimat. Czyli to jest powszechnie postrzegana prawidłowość, że jeżeli jest cieplej i duża wilgotność, to trądzik się zaostrza. Dodatkowo mówi się jeszcze o ważnej roli diety, i hiperglikemiczna dieta, a także zawierająca dużo nabiału, może zaostrzać trądzik. Hiperglikemiczna, czyli zawierająca dużo ilość cukrów prostych. Dlatego czasami nawet warto porozmawiać z dietetykiem na temat swojej diety, co może poprawić kontrolę trądzika. W trądziku mamy zmiany niezapalne, to są początkowe zmiany, czyli zaskórniki mogą być otwarte i zamknięte, oraz zmiany zapalne, które wychodzą z tych zmian niezapalnych. I te zmiany zapalne to są krostki, grudki, większe guzy zapalne, torbiele, cysty. Trądzik może pozostawiać po sobie przebarwienia, czyli takie plamy, a w najgorszym wypadku blizny, czyli dołki w skórze, które bardzo trudno leczyć i które przeważnie występują już na całe życie. Dodatkowo trądzik ma bardzo duże wpływ na psychikę młodych osób i często powoduje obniżoną samoocenę, a nawet depresję. Zwyczajowo trądzik dzieli się na mały, średni i ciężki. Mały trądzik ma zwyczajowo ocenia się, że to jest w takim przypadku, kiedy ma poniżej 30 zmian trądzikowych na twarzy. Średni między 30 i 125 i powyżej 125 to jest ciężki trądzik. Oczywiście nie jest to klasyfikacja doskonała, trudno jest liczyć te zmiany, ale można tak przyjąć. Oczywiście ciężki trądzik może być
również trądzikiem, który ma mało zmian, czyli możemy mieć pacjenta, który ma około 30 zmian, a jednocześnie każda z nich zostawia bliznę i to będzie automatycznie też już zaliczany jako trądzik ciężki. Jeżeli chodzi o leczenie trądzika, to jest ono zależne od nasilenia. Jeżeli mamy małego nasilenia trądzik, to tutaj wystarczą przeważnie leki miejscowe. Leki miejscowe, czyli smarowidła, różne żele, kremy, płyny. Podstawowym lekiem jest nadtlenek benzoilu, czyli preparat, który hamuje antybiotykoodporność bakterii, a także retinoidy. Retinoidy hamują rogowacenie ujść mieszków włosowych i są jakby podstawą leczenia trądzika. W Polsce mamy dostępnych 4 podstawowe retinoidy. To jest w kolejności mniej więcej siły działania adapalen, izotretinoina, tretinoina i tazaroten. Dobiera się je do pacjenta, biorąc pod uwagę preferencje, ale także rodzaj skóry, grubość skóry i pigment skóry. Następnie w mało nasilonym trądziku często używa się tak zwanej mini pigułki, czyli tabletki antykoncepcyjne o niskiej zawartości hormonu, które pomagają szczególnie u kobiet. Dodatkowo można stosować peelingi chemiczne lub preparaty do domowego stosowania, peelingi do domowego stosowania lub preparaty złuszczające do domowego stosowania. Czasami stosuje się również laser i terapię świetlną. Średnio ciężki trądzik leczy się tak samo jak mało nasilony trądzik, czyli używa się tych samych preparatów miejscowych, czyli nadtlenek benzoilu, retinoidy miejscowe, peelingi. Natomiast często trzeba dodać kurs antybiotyków. To są najczęściej antybiotyki z grupy tetracyklin, starsze pochodne tetracyklina, doksycyklina i nowsze leki typu lymecyklina. Jeżeli jest nietolerancja tetracyklin, stosuje się erytromycynę albo trimetoprim, czyli bisepton. Kursy antybiotyków w średnio ciężkim trądziku muszą być dłuższe, 3 do 6 miesięcy lub nawet dłuższe, ponieważ wykorzystujemy tutaj przeciwzapalne działanie tych leków, a ono rozwija się z pewnym opóźnieniem i wymaga czasu. Dodatkowo przy średnio ciężkim trądziku u kobiet stosuje się często leki antyandrogenowe w postaci tabletek hormonalnych o antyandrogenowym działaniu oraz spironol, czyli też lek o działaniu antyandrogenowym. W uporczywych przypadkach trądzika można zastosować mimo średnio ciężkiego trądzika doustną izotretinoinę. W ciężkich przypadkach trądzika, jeżeli mamy dodatkowo gorączkę, bóle stawów, bóle kości, czyli tak zwany acne fulminans, często stosuje się dodatkowo krótkie kursy sterydów. Natomiast głównym lekiem, który stosuje się w leczeniu ciężkiego trądzika, to jest doustna izotretinoina. Jest to lek, który ma istotne działania uboczne, przede wszystkim wysuszające śluzówki i skórę, a także mogące podwyższać stężenie trójglicerydów i lipidów. Natomiast jest to jedyny lek, który może wyleczyć całkowicie pacjenta z trądzika. Leczenie trwa nim 6 miesięcy i po tym czasie u większości pacjentów udaje się usunąć zmiany trądzikowe i jest 80% szans na to, że trądzik już nie nawróci. Jeżeli nawraca, jest to mniejsze nasilenie trądzika i przeważnie udaje się te nawroty kontrolować łagodniejszymi lekami. Trzeba pamiętać, że leczenie trądzika wszystkimi lekami oprócz doustnej izotretinoiny będzie trwało tak długo, jak długo trądzik będzie aktywny u danego pacjenta. Czyli jeżeli trądzik będzie trwał od 16 do 25 roku życia, czyli tak jak to średnio bywa, to jeżeli nie będziemy używać doustnej izotretinoiny, to należy się spodziewać, że przez ten okres czasu trzeba będzie cały czas stosować jakieś leki różne w różnych okresach trądzika, dlatego że trądzik będzie się zmieniał oraz będzie większy, raz mniejszy, będzie to zależne od wielu czynników, ale należy zawsze stosować jakieś preparaty przeciwtrądzikowe, żeby kontrolować ten trądzik. Natomiast w przypadku leczenia doustną izotretinoiną możemy liczyć na to, że to będzie okres czasu 6 miesięcy leczenia. Natomiast skutki uboczne są największe po leczeniu doustną izotretinoiną.
W leczeniu trądzika istotne są również wskazówki kosmetyczne, czyli jak stosować kosmetyki, jak myć buzię i jak pielęgnować. Najważniejszą rzeczą jest to, żeby przy stosowaniu leków zewnętrznych, czyli miejscowych maści, żeli, nie wysuszać dodatkowo skóry, gdyż skóra jest przez te żele przeważnie bardzo wysuszona i na to jest najwięcej skarg pacjentów, na to wysuszenie, ściągnięcie skóry. Żeby temu zapobiegać, należy myć twarz w delikatnych mydłach, nie zawierających zbyt dużo chemicznych dodatków, nie zapachowych, nie pieniących się. Na rynku są preparaty do mycia twarzy, które są nie zawierają tych substancji. Należy zapytać zawsze w aptece o takie preparaty. Dodatkowo należy nawilżać skórę przy stosowaniu preparatów zewnętrznych. Jeżeli wieczorem stosujemy preparat zewnętrzny, szczególnie jak dotyczy się to retinoidów, to rano następnego dnia należy nawilżyć skórę, żeby zapobiec nadmiernemu wysuszaniu. I tutaj też należy stosować preparaty nawilżające do cery trądzikowej, które nie są zbyt tłuste, nie zapychają dodatkowo gruczołów ujowych.